Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Jade Empire. Także w poprzednim odcinku tutaj trafiliśmy na wyspę piratów w celu znalezienia latawca dla siebie, żeby polecieć dalej, czyli polecieć do cesarskiego miasta. Potrzebujemy latawca oraz mapy wiatrów. Latawiec zdobędziemy tutaj, mapę wiatru zdobędziemy w lesie. Praktycznie ten quest z lasem mam praktycznie. Ten quest z lasem prawie, że mam już zakończony, tylko pozostaje kwestia wejścia do portalu i pogadania z tą lisicą. To jest chyba patronka tego lasu, czy jaka tam bogini, taka wielka szycha w tym lesie ogólnie, taka gruba ryba. Ale to spokojnie, spokojnie ogarniemy to. Póki co mamy tego questa z piratami, czyli musimy zdobyć najpierw latawiec, później mapa wiatrów i odlecimy do cesarskiego miasta. Ale to spokojnie, na razie zajmiemy się tym tutaj. Wbijamy do tego miejsca, ten główny tu tam poszedł. Podejrzewam, trzeba się będzie pizgać z nimi tutaj, ze strażnikami. Nieładnie jest palcem pokazywać. Ty! Wichura! O, dobra, wiesz jak jesteś. Nareszcie, już myślałem, że poszedłeś sobie na piwo czy gdzieś. No, to by było na tyle. Kim ty jesteś, że mi pomogłeś, stary? Strasznie masz dziwne przebranie. No, dobrze, pomogłeś mi, także szacuneczek. I am Kang, the mad. I make things explode, and I make things fly, and I'm very good at both. The things I fly tend to survive. The things I explode, not so much. Czyli według zamierzeń, dobrze. Do I build flyers? Do I build flyers? Yes. Have you heard differently? Fantastical things, but misused by Gao and his cohorts. I have saved the best for myself. My greatest invention is in the launch room upstairs. Light and fast, she has weapons and capacity no other flyer does. The marvelous dragonfly. Dobrze, że mi ją chcesz przekazać, ponieważ i tak bym ją wziął. The man with the eye wrap was Inquisitor Lim, a Lotus assassin, very cruel. The wealthy merchant was Gao the Greater, of course. He runs this place. The woman directing them both was Grand Inquisitor Gia. Gia partnered with Gao the Greater and sent Inquisitor Lim here as her representative. And because of their demands, I am forced to make flyers that they misuse. But they won't get the marvelous dragonfly. My special creation will not be abused. I am not Kang the Stupid. Eventually, Gao is going to see me as more nuisance than asset. Plus, he took my amber mosquitoes and ruined them through duplication. He doesn't understand that multiples diminish the glory of any creation, weakening them all. The marvelous dragonfly deserves better. I'll take my chances with you. Łatwo poszło go namówić na współpracę. Under protest, Gao does not appreciate what I make. He misuses, and worse, he duplicates and diminishes their glory. Well, no more. The dragonfly will not function. Gao wants to give my machine to the Lotus Assassins, but I stopped him. I hid the extraneous dust inductor where no one will find it. Try to fly without that. But they can make a new inductor. It is extraneous after all. So, a few days ago, I blew up the inscrutable power source. Now the dragonfly can only make short hops. Yes, yes, the bolts are the same. But think about this. If there is one marvelous dragonfly, it is the best of its kind. Make 100, and they are each only average. A flyer must appeal to the heavens with beauty and singular ingenuity. Why, I bet some of my mosquitoes have even fallen from the sky for seemingly no reason at all. Yes, yes, of course.
What do you think I've been saying? You need to listen more carefully. If you stage a combat-related accident for Gao, like falling down a flight of punches, I'll replace the inductor on the dragonfly and we can fly away. What do you say? Nie dość, że korzyści materialne, to i osobiste, bo tego Gao chce skopać, także... You are sure to profit from this partnership. In fact, I've never accidentally exploded anyone traveling with me, so that alone is a benefit of my presence. Czekaj, chcesz przez to powiedzieć, że... Anyway, you go ahead, and once all the kicking is done, I'll come along and we'll see what's what. For now, let me think. We'll need explosives that explode. Czy ty chcesz powiedzieć, że zdarzyło się kiedyś tak, żebyś leciał i coś wybuchło? Sam, tak? Jaką mam pewność, że to nie wypieprzy, jak ja będę z tobą leciał? Szalony naukowiec. No ale muszę zaryzykować, nie mam innej opcji. Yes, goodbye. Go and leave me to think. Słuchaj, stary, bo tak jeszcze wcześniejsza twoja kwestia. Czy są materiały wybuchowe, które nie wybuchają? Chyba z samej nazwy materiały wybuchowe to wybuchają, czy nie? Kolejno tu roku, czekaj, co to dodaje? Uroku na pewno, ale ile? Dwa? Nie. Nie. To jest zbyt lekkie jak dla mnie. To potrzebowałbym czegoś lepszego, bo to jest zbyt słaby. Kang. Spoko chłop, nawet mi się spodobał. Dobry jest, fajny. Dobrze. Ty, ale jak tu? Tam są piraty jeszcze, a Kai Polas ten... O, czekajcie. Tu jest jeszcze coś. Po co ja to opuściłem? Przecież tą stroną też da się tutaj dostać. Nie wiem, ale się udało. Tak, tutaj jest... A, dobra, bo to jest tam na dole. Spoko, także ciśniemy na górę może. W tej kwestii... Tak, czy tutaj to ta sama droga i tak muszę tam pójść, także nie ma problemu. Tu widzę, że są panowie, którzy chcą mi bardzo dotrzymać towarzystwa, aż się rwał do roboty. A, chciałem uniknąć, ale się nie udało. To by było na tyle. Easy peasy, lemon squeezy, bardzo prosta walka. No widzicie, to tylko kwestia tego, że ja muszę częściej walczyć, muszę po prostu częściej grać w tę grę, nie? Bo teraz tak często bywa, że ja po prostu siadam, co trzeci dzień nagrywam, nie? To o to chodzi. No i no wygląda to tak, jak wygląda. To ja będę mówił, po prostu przez 3 dni, znaczy przez tyle czasu, co ja nie nagrywam, to zapomni człowiek, co tam się działo i co. Jest Gao mniejszy tutaj, znaczy większy czy nie? Nie, dobra. Trudno. Please don't burn me. I'll do anything you want. I'm sure you will, child. But deep inside, you think you're not a slave. Only true pain will wash away these thoughts. Wokawe yatanke yenano wo yewasunok. You can have your slaves when they're broken, not a moment before. Help me, please! You wandered into the wrong room, slave. Już popełniłeś błąd, a w zasadzie nawet dwa błędy. Wyzwałeś mnie od niewolników i mnie zaatakowałeś. To są dwa błędy, które są niewybaczalne. Ohoho! Ty jesteś łamaczem niewolników? Chłopie, naprawdę? Strasznie cienki jesteś jak na łamacza niewolników. Słuchaj, jakby ci to powiedzieć, nie da się kogoś zabić bez przemocy. To przemoc w zabijanie jest wpisana, także no kurde. Hey, I know you. Mother and I met you when we were trying to get out of Tien's. A i owszem, jak wam się udało uciec? Ukasia kwa ia tanto. Ika kahia wo no kahia ia wo shathia oko uki ia aya yuye wa. Chyba będę cię musiał moim mieczem czegoś nauczyć. I don't want to be a slave. I just want to get out of this place. Uh,
Butaca ja okajowe ja fonia sisa ja trusta, pafałe ja tołuje. Odpuścisz tej dziewczynie, czy chcesz własne jelita zobaczyć? To trochę brutalne to, co powiedziałem, może obrzydliwe, ale do takich to trzeba, takich trzeba krótko trzymać, bo to rozpanoszło się, już się rozpanoszło. Patrz, jak na mnie patrzy. O, patrz, jak małpi ryj robi. Ty nie wiesz, z kim gadasz? Całą armię piratów wykosiłem i ty nadal tak na mnie patrzysz? Ja bym się na twoim miejscu ustąpił i odszedł. Szkoda, że nie słyszał mojej groźby. Pałąk, weź go złap i strzel mu po ryju parę razy ode mnie, co? Możesz to zrobić? Nie, nie możesz. Wiesz, jak mnie możesz wynagrodzić? Mniej się uśmiechaj, jak masz tragiczną sytuację w rodzinie i bardziej się tym przejmuj, na przykład. Może ten dupek nie wygląda na takiego, co lubi wynagradzać kogoś za robotę, no ale zobaczymy. Ha. Dobra. Żelazna dłoń kuźnia. W nagrodę za uwolnienie Fuyao podarowała graczowi zwój żelaznej dłoni. Znajdź pozostałe zwoje, aby poznać ten styl. O, w mordę. Mam już dwa chyba, nie? Żelazna dłoń. Bo jeden już miałem taki zwój, tak mi się wydaje. Mi pasuje? Mi pasuje. No zobaczymy, czy to rzeczywiście jest do użycia, czy to jest ten sam zwój, którego ja część tam zebrałem. Miejmy nadzieję, że tak, bo chciałbym tą technikę poznać, bo... Z samej kwestii tego, że jestem ciekawy, co to jest właściwie. Wiecie, ja grałem kiedyś, ale... Ja grałem w taki sposób, że... Tak nie wiem, po macoszemu trochę powiedziałbym, że niby tu łaziłem, szukałem czegoś, wykonywałem te misje, ale jakoś się specjalnie w to grę nie wczuwałem. Czy może zapomniałem ją po prostu, nie wiem, ale nie pamiętam, co to jest za styl. A jak ktoś nie grał w Jade Empire, to też pewnie jest ciekawy, jak to wygląda. W ogóle, o! Jakby ktoś chciał dostać Jade Empire, powiem wam tak, to nie jest na pewno droga gra, ponieważ ja... Kiedy ją kupowałem, ona chyba gdzieś kosztowała z dychę czy z dwie dychy, a jak na taką grę, to no, będzie dosyć tanio. Taka tylko krótka informacja, jakby ktoś chciał je dostać na Allegro. Podejrzewam, że tak mniej więcej dwie dychy to można bez problemu tą grę dostać, bo jest taka... Ma już swój czas, także bez problemu, znaczy swój czas, wiecie, swoje lata ma, także bez problemu ją można dostać, jak w razie czego, jakby ktoś tam potrzebował. Did you see Gao when he went by? There was fire in his eyes. There's always fire in his eyes. Dark magic burns inside him. Yeah, but this time it was worse. Better stay out of his way for the next little while. Something really set him off. Wait a minute. You there! Who are you? You can't be up here. Negocjowałbym nad tym, czy nie wolno mi tu być. Nie wiem, czy hita mi zadali chociaż jednego. Nieistotne, grunt, że ich załatwiłem. I tam jest jakieś przejście do następnej lokacji, tak? Warsztat. Cholera, ale... Zaraz, muszę sobie mapę sprawdzić, jak to wygląda. No dobra, no to idziemy do warsztatu w takim razie. Zapiszę sobie profilaktycznie grę. W razie czego, wiecie, co jakiś czas warto zapisywać gry, bo wiecie, to jest jednak tylko... Program, który może czasami się na przykład zwiesić, albo na przykład może się wywalić, wykraszować, nie? Także to warto sobie zapisywać grę, bo to jest jednak przydatne i myślę nie głupie. A że to nie zajmuje dużo czasu i nie jest jakoś mocno bolesne, to warto. O, cholera jasna, co to jest za cholerstwo? A nie, tym mogę. Hmm.
Nie wiem, czy to miało być trudne, czy jakieś wymagające. Jakoś specjalnie mi nie sprawiło to problemów, ta walka. Może rzeczywiście ja jestem wykoksany jak tużo fretka. Nie wiem, ale no po prostu... Ci wrogowie to bez problemu padają, nie wiem, to chyba jednak tak takiej kolejności to miałem robić, czyli najpierw jakiś klejnot dostałem. Najpierw ustawienie... Co? Kurna, dostałem? Ustawienie konia? Naprawdę? Co to jest w ogóle? Albo najpierw zobaczymy to. No zaciśniętej pięści, no cholera jasna, czyli... To jest rasizm, tylko taki w kwestii charakteru. Naprawdę, no to jest porażka jakaś. Bystre oko, ty, czekaj, latawiec, promienna aura, mi nie o to chodzi za bardzo, mi chodzi o to, że gdzieś dostałem jakieś rzeczy, które mogłyby być mi przydatne, tylko nie wiem, czy to jest, urok mam 31, zastraszanie 28, czemu, bo ciało, jestem, mam przykoksane ciało i to z automatu wskakuje, a co tu my jeszcze mamy takie, aha, musi być więcej chaosu w moim sercu, ja pierdzielę, masakra. Czekaj. Gdzie tu się sprawdzały jakieś ważne itemy? Informacje, gdzie to kurna było? Porządkowanie? Ważne przedmioty, o jest. Żelazna dłoń, kowadło, kuźnia i pewnie jeszcze jaki młot trzeba będzie zdobyć, tak? Nagrodę, dobra, co to jest? Niepojęte źródło mocy. Nic dziwnego, że nie potrafisz zrozumieć, w jaki sposób działa to urządzenie, ani do czego właściwie służy. Skomplikowany system kół zębatych, tłoków i różnych szczelin może kogoś prowadzić o zawrót, przyprawić o zawrót głowy, ale świadczy również o tym, że mechanizm, który zostanie właściwie wykorzystany, posiada nieograniczoną moc. Ustawienie konia. Znalazłeś ten dziwny fragment pamiętnika. Strony zostały wyrwane z książki, ale były przychowywane razem, jakby stanowiły jakoś ważne informacje. W swoich majaczeniach mój mąż mówił o szaleńcach z oczami z metalu i o dziwnej wyspie na niebie. Byłam przerażona jego słowami, ale jeszcze bardziej przelękłam się, gdy nagle odzyskał przytomność i chwycił mnie za rękę. To tygrys. Powiedział z oczami rozpalonymi do gorączki. Tygrys żywi się kamieniem krowy, wyrwanym z bydlęcych trzewi. Wszystko prócz kół zębatych. Obserwuje, czeka w napięciu, czeka aż tygrys się naje. Po powrocie do zdrowia mój mąż nie pamiętał nic ze swych podróży, ani majaków oprócz jednego. Ktoś wie, o co chodzi? Bo ja tak średnio. O kurde, jakieś też zagadki i różne tego typu bajery. Ciekawe czy... You hope there's more, coś tam, fajnie. Coś tu wpadło, a, o! Ninja, o, cholera jasna. To jest ten? Ten co na farmie był? No ładnie. I bam, przełamanie gardy, krótki atak. A gdzie ten... O kurde, jest ten silny. Ty tylko, zaraz mi się skończy skupienie i będziesz... Ło. Tak się w sumie zastanawiam. Czy w tej lokacji rzeczywiście będzie jakiś potwór, który będzie mógł mi stawić wyzwania, jakieś stawić czoła na równym poziomie, bo jakby tak... Póki co to nie widzę nikogo silnego, kto mógłby mi... postawić wyzwanie, serio? Awans pos... O, level. Ładnie. Jeszcze tylko zobaczymy, czy tutaj coś jest. Nic tu nie ma i nie można tu przejść, a szkoda, bo chciałbym sobie przejść. Tutaj jest jakieś przejście. Naturalnie zapiszemy grę, ale to już na slocie 70, może być 70 save'ów już zrobiłem, masakra. 9 godzin i 9 poziom. Yeah! Co my tutaj będziemy mieli? Tego Gao muszę cały czas ścigać. Cholera, przydałaby się jaka kapliczka skupienia. Z tyłu mogę się wrócić niby, tylko po co? Nie chce mi się, szczerze mówiąc, wracać, naprawdę. Mógłbym, ale po co, ty? No chyba nie ma gdzie uciec, bo już... Zobacz, co to jest? Jakieś dziadostwo. Przejdziemy sobie dookoła najpierw, tam chyba jakaś kapliczka nawet jest. Przejdziemy sobie dookoła, sprawdzę czy tutaj coś... Drzewko bonsai. Podrzędny klejnot wojownika, może to jest coś solidnego, co to jest? Nie wierzę, po prostu nie wierzę w to. Dlaczego gra mi takie gówna daje na tym poziomie gry? Etapie. You are not one of my servants. I know you. You are one of Master Lee's students. You,
You were the one who killed my son, Gao. Przypadek. Your words mean nothing. You are a murderer, a killer. Gao was everything to me, and now he's gone. Damn you and that school. My Gao was never good enough for Master Li. You were always his prize pupil. And now my son is... Gao may be gone, but I will avenge him. I know the styles your broken old master taught you, and I know how to beat them. I promise your death will be both slow and painful. Longsword! Oho! A, ja go dokończyłem, jest! I co? I co? Dead already. Damn it all. I wanted nothing more than to watch this man die. Ja mam nagrane, możesz na YouTubach sobie sprawdzić, jak umiera, jakbyś chciał. Wpisz tam w pasku adresu. Nie wiem co, ale no... Wpisz tam, zobacz, tam skopiuj, wklej sobie, sprawdź, obejrzyj. Ładne to było, ładne, ładne. After I left you, I stumbled across some very interesting documents. Perhaps I spent too long poring over them, but I couldn't resist. Let me explain why I'm here. That should clarify things. You saw with your own eyes that these pirates were collecting slaves, right? Po kobietę przyleciałeś, tak? Gao's slaving operation found its way to my home several years ago. I was away at the time, but my daughter was there. Those black-hearted bastards took my daughter, Pin Mei. They killed her for resisting them. She was my only child. I lost her mother when Pin Mei was born, but my daughter was something precious in return. The slavers offered no such consolation. It has been 3 years since I lost my daughter, and I have spent that time tracking down the men who took her. My search led me here, to the lair of Gao the Greater. His men took my daughter, and I meant to even the score. On my way up here, I stumbled across records that show that this goes beyond Gao. The Lotus Assassins are his primary buyers. Is that so? There can be no doubt then. This goes beyond Gao the Greater. I have my vengeance, but how many others have suffered as I have because of the Lotus Assassins? Do you mean to go further with this? I would join you. Only a fool would oppose the Lotus Assassins, but two fools working together stand a better chance than one. It'll be an honor to join you. Oh, and I stumbled across a little something on my way up here. It's probably something you need. Hey! That's the dust inductor I was hiding. The dragonfly can't fly without it. It was under the floorboards in my workshop last I looked. Well, next time I hide something, I'm packing explosives around it. Yes, explosives shaped like silver bananas. Stops thieves, monkeys, and monkey thieves in one fell swoop. Yes. Uwielbiam tego gościa. In my mind, you stand the best chance of facing down Gao's masters. We also have a far greater chance of succeeding together rather than apart. If you are planning to take on the servants of Death's Hand, you'll need all the help you can get. I assure you, I will be as devoted and capable as any of your other companions. Ha!
If I could harness all that hot air, I could make a furnace to power the whole of the Imperial City. Well, if you're done with all the talking, I have to go make the dragonfly ready for some flying. Ja, ale hangar fajny mają. Kupiłbym sobie taki, mam zaraz kupienia, ale dobra, najpierw posprawdzamy tutaj rzeczy. Pudło cytry. Po co mi takie coś? Ja pierdzielę, życie tylko straciłem, cholera jasna. Znowu. Dobra, o, pełne skupienie, to mi się podoba. Co to jest? Historia lotnictwa, tom trzeci. Siła drewna. O, za zestaw książek też się dostaje. Pokaż, co to daje. Zdrowie plus 2. Ładnie, ładnie, to mi się podoba. A mam w ogóle nowy poziom, trzeba to rozdać. Trzeba to rozdać. W co by tu rozdać? Wszystko ładujemy w umysł, czemu nie? Koniec. 10 punktów stylu walki mam. Aha. W sumie złodzieja ducha albo w to może władować. To jest... Zwiększają się o 100. To jest miecz. W sumie z duchami teraz nie będę walczył. A to ile kosztuje? To już jest wymaksowane. Szybkość zwiększa się o 20%. Nie starczy mi na oba te, bo chciałbym to ulepszyć. Ale chciałbym i tamto ulepszyć. Wiecie co? Na początku chyba... ulepszymy to. Teraz mamy jeszcze 4 punkty. To na co by te 4 punkty rozdysponować? Tak się w sumie zastanawiam. Złodziej ducha to nie dać. Nie, nie będę to dawał do tego. Ja tego uderzenia czy i tak nie używam, bo uznałem, że to jest kompletnie bezużyteczne, a czy mi będzie zabierało, a czy bardziej używam teraz do tego. Do czego? Do leczenia, o. Szybkość, każdy atak, zmniej skupienia, no to mi się podoba. Teraz tylko w te dwa style ładuję, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest najbardziej logiczne, czyli ładować głównie w dwa style, żeby te dwa style mieć wymaksowane. Jeden na duchy, drugi na ludzi. To jest trochę tak jak z mieczami w Wiedźminie, nie? Że... Wiedźmin ma dwa miecze, srebrny i żelazny. Jeden na ludzi, drugi na potwory. Srebrny jest na potwory oczywiście. No i tyle. Nie ma tam jakichś sztyletów, toporów, czy na przykład Morgensternów, tylko po prostu ma dwie bronie, nie? Ja będę miał podobnie. Bo to jest chyba najbardziej logiczne wyjaśnienie. Najbardziej logiczne wyjście. Niedawno nie dostałem żadnego stylu, co jest trochę... lipne, ale może niedługo jakiś styl nowy dostanę, bo... jak te wymaksuję, to nie będę miał w co wrzucać punktów, bo tak naprawdę tylko tymi dwoma stylami walczę. A chciałbym jakoś inną, jakiś szybszy styl niż to. Niż te legendarne uderzenie. To jest fajne, ale jest wolne trochę mi się wydaje. Niebiańska fala. W sumie to niebiańską falę mógłbym, ale dobra, walić. Tu wszystko zebrałem? Wszystko zebrałem. Dobra, mogę z wami pogadać, chłopaki? Hey! Ha-ha! Much kicking and such! It really gets the blood flowing! And explosions! Lots of blood flowing from those two. I replaced the dust inductor. The marvelous dragonfly will cross the sky at your whim for a short way. The heavens welcome my machines, but not without considerable cajoling. If you want to fly more than a short distance, I will need an inscrutable power source. Czy ja przypadkiem nie mam czegoś takiego? Znaczy, sama kwestia tego, skąd ja to mam, bo nie pamiętam, jak to podnosiłem. Okej. Why not just build another sun? Or the tumbling waters of a river? No, an inscrutable power source must be found, not built. Gao found one and brought it here, then I blew it up. It was the only way to make sure they did not take my marvelous dragonfly and fly off to the Imperial City without me. Without an inscrutable power source, she won't fly very far. Poczekaj, podsumowując. Niepojęte źródło mocy to jest coś, co ciężko zdobyć, a ty, mając taki przedmiot, go wysadziłeś, tak? Ten przedmiot wysadziłeś, tak? Sądziłem, że jesteś tylko szalony, ale jesteś szalony i głupi jeszcze. Ja no, nie wiem, no gdziekolwiek byś to schował, to by tego nie znaleźli, podejrzewam. Nie wiem, gdzie by tego nie szukali. O chłopie, no na szczęście mam jedno, nie wiem skąd, ale mam jedno. What wonders cling to you, my friend? There were only two in this whole region, and I destroyed one so Inquisitor Lim would not make off with my marvelous dragonfly.
The other was with the Lotus Assassins, but the fools only used it for demolition. Now, here you stand with it. I will put it in the Dragonfly, and it will be ready to go. To ładnie. Not the ideal placement. If it shook more, the heavens might think we were afraid and take pity. This is more stable, but not as fun. Okay, she's ready to go. Hop on. I know a nice safe landing place just outside Tien's landing. Very unlikely we'll crash. Ale jest prawdopodobieństwo, że się rozwalimy. Chłopie, ja się za ciebie zaczynam bać, naprawdę. Don't worry about that. When the marvelous dragonfly takes off, the earth shakes and the sky trembles. You can't miss it. Your friend will see us take off and he'll head back to town on his own. Ha ha! Everybody on board! The marvelous dragonfly is about to take flight! Dobra, otrzymałeś wyjąca furia, to jest jakaś umiejętność do ważki pewnie i straciłeś niepojęte źródło mocy. Nie straciłem, tylko zamontowałem. Atak! Chcę trochę poatakować, zobaczymy co się będzie działo. Tak! Ta ważka jest cudowna, tak? Lepsza niż wszystko inne. A czekaj, czekaj, co to daje? Co? Nie, nie mogę ten. Aha, to nie było wcale trudne, tylko chi straciłem, ale to dlatego, że napieprzałem tymi rakietami. Wyjąca furia, jakie to fajne, to są rakiety samonaprowadzające, ale świetne jest. Mam własną machinę latając, ale fajnie, kurde. Jeszcze mapa wiatrów potrzebna. This new flyer seems nicer than the one we took from Gal the Lesser. Although, I'm really only judging by how shiny it is. A poor guess, I'm sure. No, no. The marvelous dragonfly is superior to the amber mosquitoes I foisted on Gal. And actually, the shinier the better. The heavens like their glory reflected. A shame I can't leave it on the ground for all to see, but I'm not going through all this just to have it stripped to the frame by local brats. I'll call it back if we need it. Well, it's much like the dilemma of the centipede. If he relaxes and lets things happen, he can walk naturally all day long, his 100 legs not missing a step. But if he thinks too hard about the complexity of what he's doing, those legs might crash into the tea house and kill everyone. A valuable lesson. Nie zrozumiałem, o co ci chodzi, ale skoro ty to rozumiesz, to dobrze, że ktoś to rozumie, także nie mam z tym problemu. Is there anything you need? I'll do whatever I can to help. No póki co chłop, to mam chłopa takiego na usługach, także niepotrzebna jesteś, bo ten chłop to jest jak dąb, normalnie on jak ustanie, to normalnie wszystkie ataki idą w niego, także mi się najbardziej podoba właśnie ten chłop póki co, bo jest taką tarczą dla mnie. I'm not sure I can make my concerns fully understood. Our time in the ruins, the creatures we encountered, so much unrest. This was different from what I have seen before. There is pain here, but hatred too. The spirits around Two Rivers seemed aimless, lost. These are focused.
I feel they would linger here, even without the support of whatever has increased the ghosts elsewhere. I suppose that is true. Left behind by their neighbors, literally to die. Could you recover from such abandonment? I'm not sure that I have. I mean, if I had suffered something like that, I'm sure it would have stayed with me. I should not feel bad about it. I was not left to die. I was sent to study at the school, probably so Master Li could deal with my sensitivities. It doesn't compare, really. These spirits, they truly suffered and have a right to turn on those who left them behind. Me? I feel like my abandonment was partially my fault. But I was three and I couldn't help being different. I would have tried to fit in if I had been given a chance. I know I shouldn't. I can see the result of such pain in the poor creatures in the ruins. I do not want to suffer such anger, such bitterness. It may not seem like it, but I draw great strength from you and the things you say. I am grateful for that. As always, I have much to think about after speaking with you. Perhaps we can continue this another time. Be well, my friend. Dobra, aniołki, idziemy dalej. Aha, tu można latać. Tak, dobra. Jeszcze mi potrzebna mapa wiatrów, jeżeli chce się stąd ruszyć. A, i trzeba nagrody odebrać za te questy. Ale to się w następnym odcinku zrobi. Cholernie długi odcinek, patrzę. 38 minuta już jest. Ale dłuższy odcinek raz na jakiś czas jest całkiem spoko. Chociaż w Jade Empire i tak długie odcinki są, bo takie... Ogólnie teraz jakoś odcinki, jak nagrywam, to po 30 minut co zwykle. Dziwne, że wam się chce to oglądać, ale bardzo mi miło z tego powodu, dziękuję. A, właśnie, ile mamy tam ten? Dobra. Nadal jestem chyba zbyt zły, żeby trenować. Podejrzewam, że dopiero jak zdobędę tą mapę wiatrów, to będę wystarczająco dobry. No to się ogarnię w następnym odcinku, tak jak powiedziałem. Na ten odcinek to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.